Cześć kochani, tu Agnieszka i robimy dzisiaj projekt Denko, czyli kosmetyki przetestowane do ostatniej kropli. I jak wiecie, ja bardzo lubię kręcić ten format, mam nadzieję, że Wy też go lubicie oglądać, dlatego że właśnie mogę Wam powiedzieć o tych kosmetykach, które już do dna totalnie zużyłam i już mam zupełnie wyrobione zdanie na ich temat. Także jeżeli jesteście ciekawe, co tutaj się dzisiaj, że tak powiem, okaże fajne albo nie według mnie, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I myślę, że przejdziemy chyba do rzeczy. Oczywiście jeszcze Was zachęcę, żeby mnie śledzić na Instagramie, jeżeli tego nie robicie do tej pory. I słuchajcie, zaczynamy. Jest torba. Torba ta co ostatnio, słuchajcie, bo zawartość wyrzuciłam, tak mi się przynajmniej kojarzy. Zawartość wyrzuciłam, torba została. No, dobra, no to zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą zużyłam, to jest moje ukochane Bye Bye Blackhead Some By Me. Czyli to jest ta taka pianka, która buzuje, która się pieni, że tak powiem, taki żel, który się pieni do mycia twarzy z kwasami AHA i BHA, doskonale oczyszczający pory. Był ostatnio w filmie, właśnie opowiadałam, chyba ja w ulubieńcach roku, jeżeli chodzi o pielęgnację, był ten produkt i tak, no to zdecydowanie był mój ulubieniec. I tam, gdzie go zamawiałam na Jest Stylu, już go nie ma, w sensie, no mówiłam Wam ostatnio, że można go wrzucić do koszyka, ale potem pokazuje, że nie ma w stoku, czyli nie ma, tak jakby nie mają tego dostępnego, więc nie wiem o co chodzi, ale znalazłam na Ekobieca, więc sobie zamówię stamtąd po prostu, bo to jest produkt, który ja muszę mieć, to jest totalny mój ulubieniec, ponieważ to doskonale oczyszcza właśnie zaskórniki. Jak nałożycie to na twarz, to zaczyna się to pienić, bąblować i po paru minutach możecie to zmyć normalnie wodą i zaskórniki są czystsze, dużo bardziej Wasze pory skóry są oczyszczone i to jest taki produkt, przy którym widać działanie od razu, więc ja uwielbiam totalnie, no ale się skończyło i muszę zamówić znowu. Idziemy dalej, co mam wykończone? Balsam do ciała, którego nie lubiłam i pojawił się w bublach roku. W ogóle zajrzyjcie sobie do ulubieńców właśnie kosmetycznych, pielęgnacji i makijażu na mój kanał, bo myślę, że tam są całkiem fajne produkty i komentarze Wasze potwierdzają, że tak powiem, moje opinie na temat wielu z tych rzeczy. Tak, i tu jest balsam do ciała z Love Beauty and Planet z kokosem i kwiatem mimozy. Wegański, natomiast nie robiący praktycznie nic, oprócz tego, że ładnie pachnie i ciężko go zużyć, bo opakowanie w sumie jest dosyć duże, chyba 400 ml, albo może przeciętne jak na balsamy, ale go męczyłam, myślę, że co najmniej z 8 miesięcy, 9, może nawet więcej. Nie polubiliśmy się, także z radością wyrzucę. Patrzymy dalej. Co mam dalej? O, coś tu cieknie w środku jeszcze. Okej, okay. No ale to jest już zdenkowane, bo już tu nalewałam wody i wyciskałam, więc uznajmy to za zdenkowane. I wroszę. I to jest Gommage Detox Corps, czyli detoksyfikujący i eksfoliujący taki body scrub z węglem aktywnym. Powiem Wam, że bardzo fajna rzecz. I ja się myłam tym tak normalnie na rękę i peelingowałam się, że tak powiem, pocierałam się nie żadną gąbką i rzeczywiście to ma fajny peeling, taki może niezbyt gęsty, ale takie większe drobiny, natomiast nie drapiące, całkiem przyjemne i bardzo ładnie pachnie. Kojarzy mi się właśnie z takimi minerałami z Morza Martwego. Bardzo przyjemny produkt i tutaj mamy, czekajcie, ile tutaj jest pojemności, bo nie wystarczyło mi to na długo, powiem Wam, 150 ml. Dosyć szybko go zużyłam, nie wiem, może z 10 razy go użyłam, może na tyle mi starczył, może troszkę więcej. No w każdym razie bardzo, bardzo fajna rzecz, jeżeli szukacie takiego peelingu do ciała właśnie, żeby oczyszczał samym węglem aktywnym, bo to jest też taki składnik, który dla mnie jest trochę taki magiczny, jeżeli chodzi o oczyszczanie, bardzo dobry, właśnie węgiel aktywny. Ale jeżeli też szukacie peelingu, który nie jest ostry, który jest taki łagodny, no to to jest to moim zdaniem. Patrzymy dalej, co mam. Aha, oliwka i kwiat pomarańczy, szampon z Organic Shop, jak wiecie, to są jedne z moich ulubionych szamponów, nie zawierają ani kokamidopropyl betain, ani lauramidopropyl betain, więc są dla mnie idealne, bo się nic z moimi włosami po nich nie dzieje. Bardzo dobre szampony, to też Wam wielokrotnie polecałam w przeciągu ostatniego roku i wiem, że też zamawiałyście, że jesteście zadowolone. No ja też jestem zadowolona, ale powiedziałam sobie za cel testowanie różnych produktów, więc na razie nie kupowałam kolejnego, tylko testuję inne właśnie
bez tych składników, które wpływają źle na moją skórę głowy. Także bardzo fajne szampony. Co mamy dalej? O, coś, co dostałam w PR-ze, słuchajcie. AA Super Fruits and Herbs, żel do mycia ciała, odżywia i odświeża dynia i jaśmin. Boże, jak to cudownie pachnie. Nie wiem, może jeszcze będzie pachniało opakowanie. Cudownie. Cudownie po prostu pachnący żel pod prysznic i tutaj mamy 500 ml, bardzo wydajny, to mu trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o jakieś przesuszanie skóry i tym podobne rzeczy, to ja nie zauważyłam, żeby negatywnie wpływał na moją skórę. Jestem umyta, jak się nim myłam. O, byłam umyta, może tak. I nawet, słuchajcie, kupiłam inną wersję zapachową, która też jest na wykończeniu prawie już, ale dzisiaj się w denku nie znajdzie, no bo jeszcze jej nie skończyłam, a dosłownie zostało mi może na 3 umycia. Ale stwierdziłam, że dobra, nie będę już czekać z tym filmem, nagram go, bo mam tutaj, wiecie, zbiera mi się i zbiera i chcę się tych śmieci tak naprawdę pozbyć. Bardzo fajnie, właśnie dyniową wersję sobie zobaczcie, bo pięknie, pięknie pachnie, nie zauważyłam właśnie żadnego przesuszenia, nic z tych rzeczy, także bardzo, bardzo przyjemny żel pod prysznic. I tutaj dubelek, czyli dwa takie same antyperspiranty z Garnier Mineral Invisible Fresh Aloe. Tak, czyli moje antyperspiranty ostatnio ulubione. W 2019 pamiętam, że uwielbiałam używać ziajki, ale potem, nie wiem, coś się zmieniło w mojej skórze, w pH może i tak dalej. I te ziajki przestały dla mnie być tak skuteczne, a jeszcze w międzyczasie gdzieś tam testowałam z Aunem i tak dalej, ale koniec końców wróciłam do tych Garnier Mineral. Ja wiem, że to nie jest dobre, ja sobie zdaję sprawę, że to... No, nie jest taki antyperspirant mocny, najlepszy dla naszej skóry, natomiast dla mnie rzeczywiście najlepiej działa, aczkolwiek czasami zdarza mi się tak, że mnie pachy od niego swędzą. To jest taki mocny, jeżeli chodzi o chemię, antyperspirant, ale no, używam po prostu, bo są najskuteczniejsze dla mnie. Co mam dalej? Dużo takich dzisiaj saszetkowych rzeczy. Mydło Mango Exotic z Isany, takie do rąk. Nie wiem, czy już Wam nie pokazywałam opakowania. W każdym razie bardzo fajne mydło do rąk z Rossmana, natomiast śmierdzące, nie lubię strasznie tego zapachu. No ale pokazuję Wam, że takie coś też poszło. I tutaj widzę jakieś maseczki. O.R. Beulah Radiant Mask. Maskę taką zużyłam, to bodajże dostałam od Drogerii Vena. To jest Dr. Glowderm, dwuetapowa rozświetlająca maseczka z ekstraktem z papryki. No, zużyłam ją w tych dwóch etapach. Najpierw trzeba było nanieść piankę i masować kolistymi ruchami. Przeczytam, bo ja nawet nie pamiętam, to już dawno zużyłam. Potem spłukać, a na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć maskę. Tak, no tak to na pewno wyglądało, już po prostu totalnie nie pamiętam. I gdyby miała jakieś takie znaczące działanie, to prawdopodobnie też bym to zapamiętała, a jako że nie pamiętam, to widocznie nie miała. Bardzo fajna rzecz, to też chyba od Drogerii Vena dostałam, tak mi się kojarzy, albo w jakimś boksie. Maska na tkaninie na okolice oczu z Marion. I chyba miałam dwie wersje tego. Nie wiem, czy będę miała drugą. Słuchajcie, bardzo przyjemna maska. Tu widzę, że są jakieś algi wakame i ekstrakt z hibiskusa, ale bardzo przyjemna pod tym względem, że ten żelik, który tam był, nie był aż taki, bo te żeliki różne są, powiem tak. Aż tak strasznie żelowy, trochę bardziej wodnisty, a ja nie lubię mieć na twarzy jakichś tłustych rzeczy, właśnie jakichś takich glutowatych żeli, a to było całkiem przyjemne i rzeczywiście takie fajne, relaksujące, uspokajające, powiedziałabym, skóry pod oczami. To też, zdaje się, nie jest jakaś droga impreza, więc myślę, że warto sprawdzić. Tak, zużyłam, słuchajcie, świeżą trawę z Jope i to jest szampon bez kokamidoprofil ani lauramidoprofil betain, który w filmie właśnie o tego typu produktach trochę skrytykowałam i w dalszym ciągu mam do niego, ale bo nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o ten efekt, czyli moje włosy się przyklapują dosyć mocno i trochę się przetłuszczają po nim. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, no to właśnie brak tych składników dla mnie i nie wiem, na tyle jest okej, że myślałam, że go więcej nie kupię, ale stwierdziłam też, że jak testuję różne inne szampony teraz, dwa dokładnie, nie naraz, tylko najpierw jeden, potem będę drugi testować i nie mam nic innego takiego bardziej pewnego, to stwierdziłam, że kupię właśnie kolejne opakowanie i kupiłam sobie ten szampon jeszcze raz, bo wiem, że mimo, że właśnie efekt włosów nie jest zbyt ekstra, to jednak działanie dla mnie jest dobre, więc mam tak w zapasie i tak w razie W, jakby się coś działo właśnie w trakcie testowania, żebym musiała przerwać i przez parę tygodni na przykład pomyć włosy, pomyć głowę czymś, co jest takie, że wiem, że nie zadziała źle. Także bardzo fajny szampon pod tym względem, że rzeczywiście nie ma tych składników.
i pod względem zapachu, bo ten zapach jest przecudowny, bo to jest naprawdę skoszona, świeża trawa, czuć jeszcze, skoszona, świeża trawa, więc ten zapach no też mnie skłania do tego, żeby zawsze w szafce mieć go w zapasie, bo uwielbiam właśnie takie trawiaste, zielone zapachy. Tak, co mam jeszcze? Dwa razy maska peelingująca do stóp, a właściwie tak, to jest opisane jako maska peelingująca. To są te skarpetki, o których Wam wielokrotnie mówiłam, że zakładacie na półtorej godziny, ściągacie i po paru dniach Wam się stopy złuszczają. Jedną zrobiłam przedwczoraj chyba, czy przedwczoraj, także niedługo się zacznę łuszczyć, może nawet dzisiaj. Bardzo fajne i to jest coś, co ja zawsze muszę mieć zapas jakiś taki, żeby móc sobie te stopy spilingować. Mam lekką obsesję, znaczy spilingować, żeby mi zlazły. Mam lekką obsesję na temat tego typu produktów, także zużyłam dwa od ostatniego denka oczywiście, bo to, co Wam pokazuję, to jest wszystko zużyte od ostatniego denka. Co mam dalej? Oczywiście, moje płatki z Shopem zużyte, także wiecie, co to jest za produkt, bo to są moje ulubione płatki i chyba sobie zostawię, powącham, lubię ten zapach. Nie wiem, czy nie zostawię sobie tego słoiczka na coś, kurczę, wiecie co? Tyle tego plastiku i tak się zastanawiam, że fajnie by było właśnie takie, nie wiem, plastikowe opakowania zostawiać, nie wiem, takie mam założenie po prostu i robię tak często, które do czegoś mogą się przydać. Boję się, że nagle będę miała wór plastikowych opakowań, które do czegoś mogą się przydać i się nie przydadzą. Ale tak sobie myślę, no kurczę, nawet jakieś można tutaj schować, nie wiem, szpilki, takie wiecie, rzeczy nie drogeryjne, tylko te pasmanteryjne, no, bo nie mogłam się wysłowić. Czy jak ściągnę na przykład te naklejki, to jakieś, nie wiem, pierścionki, chociaż też mam pojemniki na pierścionki. No ale anyway, w każdym razie takie rzeczy można nie wyrzucać, tylko po prostu trzymać na jakieś, pamiętajcie, też pierdołki. I zawsze to, że tak powiem, dłużej posłuży i później pójdzie gdzieś tam na śmietnik. Także tak. A co do płatków, wiecie, że ja je kocham, wiecie, że są moimi ulubionymi. Ja myślę, że tutaj nie muszę nic więcej mówić. I też mi potwierdzałyście te osoby, które czytam z mojego polecenia, czy same sobie te płatki zamawiały ze swojej inicjatywy, że są świetne. Także tak, są świetne. O, i słuchajcie, tu mam maskę, która jest cudowna. I mówię to ja, osoba, która ma maski tak naprawdę gdzieś. Bo to jest chyba pierwsza taka maska w płachcie, która się okazała taka strasznie, strasznie przyjemna i naprawdę trzymanie jej na twarzy było no przyjemnością po prostu. To jest marka Pure Derm, koreańska i to jest maska nawilżająca, łagodząca i relaksująca. No, relaksująca była, powiem Wam. Pięknie pachnąca. Nie wiem, czy jeszcze tutaj wyczuję jakiś zapach. Ona pięknie pachniała przede wszystkim. O, jest troszkę tego glutka. Pięknie pachniąca właśnie taka aloesowa maska do twarzy. Jakbyście gdzieś dopadły, nie wiem, czy ta marka nie jest gdzieś dostępna u nas, to jest z Jestyla, dostałam przy jakimś zamówieniu chyba jako gratis, tak mi się wydaje. To sobie spróbujcie, bo jeżeli chodzi o maski, to tak jak mówię, ja nie widzę jakiegoś wyjątkowego działania. Oj, ale ta była zdecydowanie bardzo, bardzo przyjemna w użytkowaniu. I zużyłam kolejny bananowy puderek z Vibo, bo tak jak doskonale wiecie, jeżeli mnie oglądacie, to mówiłam Wam, że mam ambicje zużyć wszystkie pudry do twarzy, które mam, zanim kupię moją ukochaną Lore, więc tak, że tak powiem, na fali tego zużywania pierwszy poszedł na, że tak powiem, odstrzał puder bananowy z Vibo, mimo że go bardzo lubię, nie dlatego, że go nie lubię, poszedł na odstrzał, tylko że go bardzo lubię, ale powiem Wam, że tak, jak go bardzo, bardzo lubiłam jeszcze myślę z 2 lata temu, tak mając porównanie do tych droższych jednak pudrów, jak Lora na przykład Mercier, to stwierdzam, że no nie jest już taki fajny dla mnie, mimo że w dalszym ciągu jest ok, jeżeli chodzi o półkę drogeryjną, to jest ok. I bardzo lubię, wiecie co, to, że on bardzo przyjemnie, tak słodkawo pachnie i jest lekko przyrzucający, a mam na przykład krem BB mój ukochany z Miszy, który jest taki szarawy i on idealnie się z nim zgrywał, ale już w tej wersji się skończył. Został mi jeszcze w wersji prasowanej, takiej małej, takich wiecie, do tych paletek z Vibo, które możecie uzupełniać, wymieniać i tak dalej. Także tamten teraz będę zużywać, ale tak, jeżeli chodzi o półkę drogeryjną, to ten puder jest moim zdaniem bardzo dobry w dalszym ciągu i no nie wiem, jak
lubicie drogie rejne rzeczy, to myślę, że warto zwrócić na niego uwagę, tym bardziej, że jest niedrogi bardzo też. Krem AHA BHA PH 30 Miracle Cream, tak, czyli mamy tutaj krem z Some By Me z tej serii Miracle, czyli tej pierwszej praktycznie, z którą miałam do czynienia. Z kremem nie miałam na początku do czynienia, tylko z tonikiem, mydełkiem i czymś tam jeszcze, już nawet nie pamiętam, bo to było dawno, dawno. Natomiast tak, miałam też krem i jeżeli chodzi o ten krem, to bardzo przyjemne, bardzo dobre działanie. Właśnie, bo mamy tutaj kwasy AHA, czyli to, co nam rozpuszcza te takie zewnętrzne warstwy z twarzy, że tak powiem. Mamy kwasy BHA, które rozpuszczają tłuszcze, czyli czyszczą zaskórniki. I mamy kwasy PHA i centella, czyli wąkrotkę azjatycką. Bardzo taki fajny składnik nawilżający, łagodzący, uspokajający cerę, jakieś zaczerwienienia. To jest też seria dedykowana cerom trądzikowym i problematycznym. Ja takowej nie mam, ale chciałam tego spróbować i bardzo fajny krem, natomiast jest ale. Ja go używałam tylko na noc. Na początku użyłam go parę razy na dzień, ale on obkleja twarz bardzo i twarz tak jak to już się chyba przyjmie u mnie. Dziękuję osobie, która mi podrzuciła, że tak powiem, to określenie. Twarz poci się kremem. Po prostu. Wyświeca się szybko. Także nie był to twarz, nie był to krem dla mnie na co dzień, tylko na noc. Ale na noc właśnie spełniał swoją funkcję. Był bardzo, bardzo taki przyjemny, uspokajający. I zapach jest miętowy, taki, no powiedziałabym, że miętowy, więc jeżeli lubicie takie zapachy, to może być coś dla Was, a jeżeli nie lubicie, to od razu wiecie, że to nie dla Was. Anwen Sleeping Beauty, maska do włosów o średniej porowatości. Zużyłam ją na 2 albo 3 razy, nie pamiętam już dokładnie. Bardzo fajna maseczka od Anwen, słuchajcie, do włosów. Nie wiem, jakie tutaj, że tak powiem, są składniki i tak dalej, nie wnikam, bo też nie ogarniam do końca tego, boję się, że coś Wam powiem nie tak, a nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale można ją używać na 2 sposoby, jako maskę na noc i zakłada się ją na suche włosy i ja tego w ten sposób nie robiłam. Pod turban rano trzeba umyć głowę i po szamponie użyć jeszcze raz odżywki, która ułatwia rozczesywanie włosów. Ja używałam tego jako tradycyjną maskę, tutaj jest drugi sposób właśnie, nakładałam ją na umyte, wilgotne włosy i ściągałam. Tutaj jest napisane od 3 do 30 minut, ja oczywiście 30. I włosy były bardzo fajne, doskonale się rozczesywały. I to też jest produkt, który pięknie pachnie. Można kupić właśnie takie saszetki. Nie wiem, czy pełnowymiarowe opakowania, myślę, że tak, też są, ale można kupić właśnie takie 10-mililitrowe saszetki. Żeby sobie spróbować, to zawsze wiecie, nie wydajecie od razu dużej kwoty na kosmetyk, który może się Wam nie sprawdzić. Myślę, że spoko. Tak, i mam moje słodziaki jeszcze tutaj. Tak, 2 razy bez. Mydło naturalne w płyń i naturalny żel pod prysznic, czyli bez. Nawet nie wiedziałam, że kupiłam 2 różne rzeczy. Wiecie, myślałam, że... aha, nie, to jest bez wanilia i to też jest bez wanilia, tak. Myślałam, że kupiłam 2 żele pod prysznic, a tutaj mam mydło w płynie o zapachu bzu, a tutaj mam żel pod prysznic. Opakowania są różne, ale z takim samym słodkim jakimś... nie wiem, co to jest, jakiś... taki dziki kotek, żbiczek albo coś w tym stylu. Piękne i cudowne żele pod prysznic, cudownie nawilżające, pięknie oczyszczające i pachnące prawdziwym bzem. Słuchajcie, jak tego powąchacie albo jak się tym umyjecie w łazience, to pachnie w domu, w łazience prawdziwym bzem. Nie jakimś takim syntetycznym bzem z laboratorium, tylko prawdziwym bzem, tym fioletowym. Tak mi się kojarzy, że to jest zapach fioletowego bzu. Tak, także ja, widzicie, ja się sama teraz zorientowałam, że i mydło jest, i żel pod prysznic. Mydła są chyba tańsze, a dla mnie to tak trochę jest to samo. I mam jeszcze mandarynkę, właśnie mydło w płynie mandarynka. Też bardzo ładnie pachnące, z tej samej serii. Moje dziecko bardzo lubiło i Gracjan też. Taką mandarynką właśnie, ostrzejszą, trochę taką intensywną, ale ja zdecydowanie wolę ten bez. I teraz jeszcze Wam chciałam powiedzieć o marce Jope, o co chodzi, bo widzicie, że mi się nazbierało opakowań. Marka Jope ma coś takiego i na ich stronie najprawdopodobniej będziecie mogły znaleźć punkty, że jak zbierzecie 3 opakowania po pełnowymiarowych produktach, to możecie je oddać do nich, bądź właśnie do punktu, który je przyjmie i za to coś tam możecie sobie wybrać, jakiś kosmetyk, czy takie jakieś kuchenne rzeczy, bo marka Jope nie tylko ma kosmetyki takie, wiecie, do ciała i tak dalej, ale też właśnie jakieś płyny do mycia naczyń i tym podobne rzeczy i można sobie coś zawsze wybrać. Jeżeli chodzi o Kraków, to Drogeria Wena,
czyli ta drogeria koło mnie, która czasem mi wysyła paki PR-owe. Oni mają właśnie ten punkt, w którym, do którego możecie zanieść opakowania. Nie pamiętam, to jest Kobierzyńska 100 ileś. Musiałybyście sobie sprawdzić, jeżeli jesteście z Krakowa. Jest tylko jedna drogeria Wena w Krakowie, blisko mnie. Także możecie mnie spotkać, jakby co. Więc tam jest ten punkt. I właśnie jak oddacie 3 opakowania, to jest bardzo fajne, bardzo ekologiczne, bo oni je po prostu będą, wiecie, pewnie czyścić i tak dalej, czy może jakoś przerabiać. I będzie powtórne zużycie, recycling. Tak, to możecie właśnie tam w drogerii Wena jakby co oddać. Tylko warto jeszcze do nich napisać, czy w danym momencie jakbyście musiały jechać na przykład z jakiejś dalszej części Krakowa, czy w danym momencie są rzeczy dostępne, żeby tak jakby za te butelki dostać, bo wiadomo, że możecie sobie nazbierać na przykład więcej, bo to nie jest tak, że jak oddacie 3, to dostaniecie jedną rzecz i tyle, jak będziecie miały 6, no to dostaniecie 2 rzeczy, wiadomo. Tak, i jeszcze zużyliśmy to już wszyscy rodzinnie V10, mydełko Brighten Up Your Skin Complexion, mydełko z multivitaminami, takie cytrynowe, powiedziałabym, cytrynowo-pomarańczowe i z witaminą C, bardzo fajne, takie rozświetlające, oczyszczające, rozjaśniające, wiadomo jak witamina C działa, do twarzy, tak, właśnie z Sombaj mi, wiecie, że to też jest mój klasyk. I wyrobiłam się praktycznie idealnie ze wszystkim, torba jest pusta, dlaczego mówię, że się praktycznie idealnie wyrobiłam? Bo moi sąsiedzi stwierdzili, że zrobią remont i już zaczyna wiercić wiertarką. Remont, kiedy ludzie siedzą na home office'ach, pracują, nie wiem, wykładowcy mają zajęcia ze studentami, na przykład moja ciocia, która na szczęście mieszka w domu, ale tutaj w bloku też tacy ludzie u mnie są, a ktoś sobie wierci. Słuchajcie, z przerwami takimi właśnie na pół godziny, 20 minut, od rana do wieczora. Tak. Więc nie wiem, czy to nie będzie jedyny film, który dzisiaj nagram, a miałam ochotę jeszcze coś dla Was nagrać. Zobaczymy. Okej, to by było na tyle. Których produktów z tych, które Wam pokazałam, używałyście? Dawajcie znać, które lubicie i co byście mi na przykład poleciły. O, tak, dajcie mi znać, może Wy wiecie. Jakieś właśnie takie trawiaste zapachy, kosmetyki z różnej kategorii, mogą być właśnie jakieś do mycia, balsamy i tak dalej, byleby pachniały trawą. Piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!